Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku serii MPG. No i dzisiaj taka fajna akcja, bo będziemy sobie wywozić obornik na pola. Na samym początku napiszcie hashtag wywóz w komentarzu, ja przypnę wam serduszko i możecie stawić łapkę w górę. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli ktoś jest życzliwy, wiadomo, to zostawi. I co, możecie też zasubskrybować mój kanał? A my przechodzimy właśnie już teraz do odcinka. Czekam na mojego kolegę, powiem wam tak, czekam na mojego kolegę. Możecie niektórzy się domyślić, kto to jest, ale tu gdzieś powinien pewnie niedługo być, bo dzwonił. O, coś tam jedzie, patrzcie, zasuwa. No zaraz zobaczymy, czy poznacie tutaj koleżkę. On serdeczny kolega mi zawsze pomoże, słuchajcie. Dobra, o, nie, stój. Siema Rysiek. Kurde, przywitaj się, vloga kręcę. No to u ciebie normalne. No nie? Pewnie. Słuchaj Rysiek, ale masz fajnego MTZ, to twój czy naprawiasz komuś? Nie, to akurat jest mój. Twój? A to jeszcze go nie widziałem, niedawno chyba kupiłeś, co? No, powiedzmy. To słuchaj... Wszystkie formalności są zrobione legalnie, no, także spokojnie. No niech ci będzie, ja tu bym tu polemizował, ale niech ci będzie. Słuchaj, dawaj za stodołę tam, obkręcisz tu zaraz w lewo i wiesz, za stodołę, dawaj. Tamtędy obieć, ja tam będę na ciebie czekać. Zaraz się widzimy. I podepniesz przyczepę mi, dobra? Dobra, słuchajcie, Rysiek pojechał za stodołę. No i dzisiaj akcja oczywiście, wywóz obornika na dwa. Poprosiłem tutaj mojego serdecznego kolegę Ryśka, żeby mi troszeczkę pomógł. No bo tą jedną moją przyczepą, co kupiłem ją w ostatnim odcinku, także ktoś nie widział, to możecie sobie zobaczyć, tu przejadę. A przejadę, tam troszeczkę lusterko trąciłem, ale to nie szkodzi. Także ktoś nie widział odcinka z przyczepą, zobaczcie sobie. O dobra, tu już Rysiek widzę, że wie gdzie jechać, bo tam jest obornik. Trochę już się uzbierało, dlatego trzeba go wywieźć. Dobra, on mi tu podepnie chyba. No i tu jest moja przyczepa, jeszcze nadstawek nie mam założonych, bo... No bo niestety nie miałem czasu tam właśnie, żeby podjechać i je zabrać. Bo to wiecie, no trzeba jechać to z tą przyczepą, albo tako... I na nią załadować, a no nie mam kiedy... O! Dobra, chyba już. O, dobra, podczepił. Dobra, to pięknie. Dzięki. I teraz tak, czekaj. To... Ty się ładujesz? Rysiek, wiesz co, jak zrobimy? Tutaj jest to pole. Ja sobie przygotowałem je na ziemniaki. Ale taka sytuacja jest, że wiesz, że turem trzeba ładować, to normalnie możesz po nim jeździć, nie? Ja ewentualnie później sobie jeszcze tutaj... Dobra, luz. Czekaj, to chodź, odczepisz mi przyczepę moją, a tylko ja podjadę. Dobra, tylko czekaj, tak ustal, nie? Żeby było, wiesz, wygodnie ładować, nie? Dobra. Czekaj. No. O kurde, prawie tu przywalił, ale by było. Dobra, ja tu nie będę podchodzić, bo to patrzcie. Dobra, możesz odczepić. Tutaj? No. No dobra, no to... Coś... Dobra, bo tu trochę się zakleszczył. Zobaczcie... Bo to stary bolec. No stary, tak jak ty. Dobra, i patrzcie, tutaj nam trochę już tego... Szacunku trochę. Rysiek, przestań. Tutaj trochę nam się... Zgaś światło, bo mi tu poczek wali. Zgaś to. Słuchajcie, tutaj trochę nam usypało się, wiecie, no trochę produkują tego i trochę nam się usypało, dlatego trzeba to wywieźć, bo już mi się tu nie mieści po prostu. I co, mamy tak gdzieś tak godzinę koło 8 rano, od rana zaczynamy, siadanko zjedzone, można robić, nie? Dobra, dawaj. To mnie możesz już podjeżdżać, no. Dobra, to czekaj, to podjadę, moment. Jakby tu podjechać, żeby być... Dobra, mam pomysł. Dobra, to podjedziemy tam Ryśkowi, moim Ursusikiem, zobaczcie, jak to fajnie się prezentuje z tą przyczepą, naprawdę podoba mi się ta przyczepa. Więc dobra, myk. Ja tutaj sobie elegancko Ursusikiem podjadę. Czekajcie, tu tędy jakby pojadę. I będzie dobrze. Dobra, powolutku. No wjadę, słuchajcie, już tutaj wjadę, to później się kultywatorem jakoś jeszcze to zrobi. No co, już będzie trzeba trochę utwardzić, ale dobra, nieważne. Nie wiem, czy nie będzie trochę źle, ale dobra. Co, dobrze? Dobrze, stój. Tak będzie? No. Stój. Dobra, to ja gaszę. I niech stoi na biegu. Dobra, tutaj nie zahaczyłem nic. No i co? No i takim zestawikiem sobie tutaj... Czekajcie, ja może jakieś tutaj zdjęcie jakieś bym zrobił, jak tu będzie sypać. Jak będzie tutaj nam sypać... Rysiu. Czekajcie, tu oczywiście zdjęcie jest robione profesjonalnym aparatem. Dobra. Może jeszcze jedno z jakieś.
Dobra, starczy, słuchajcie, starczy. Wiadomo, no robię sobie te zdjęcia na pamiątkę, żeby były tutaj blachy jakieś. Jak ktoś nie widział przyczepki, to zobaczcie. Elegancko. No i dobra, jeszcze dolejemy tylko trochę wody krową. A tutaj mam taki mechanizm ogólnie bardzo fajny, także zobaczcie. Ja tylko tu przekręcam, taki wodociąg, no jeszcze troszeczkę, troszeczkę. Dobra, gdzieś, no, gdzieś tak tyle, dobra, starczy. Krowy już się wybudziły, chodzą sobie. No i co? Rysiu! Jak tam robota idzie? No, co, dasz łyżkę wsypać? No. A to... poczekaj, dobra. Odejdź, bo ci łeb rozerwa. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. No i co, dobrze, dobrze właśnie, że Rysik przyjechał, trochę pomoże, bo wiecie, no nie miałbym czego tym ładować tak naprawdę. Musiał jechać do sąsiada cyklop pożyczyć czy coś, bo no ja nie mam czego tym ładować, dlatego potrzebny mi jest tur, nie? I tak się powiem, przecież zastanawiam, czy nie zakupić jakiegoś ciągnika, może trzeciego do pomocy, albo do tego Maseja mojego założyć tur po prostu i wiecie, nie? Tylko, że teraz trochę... Za co ty kurna pieniądze masz? Rysiek, ty się nie interesuj, bo im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, nie interesuj się. No ja właśnie widzę, no. Że ten, no, bimbrowy interes dobrze idzie. Rysiek, cicho, to się wszystko kameruje. To się wytnie, oj, to się wytnie. Nie no, żartuję oczywiście sobie, to są żarty takie, tam żadnego bimbrowego interesu nie prowadzę. No, bardziej tutaj bym kierował w stronę Ryśka. Polemizowałbym. Ja bardziej bym kierował w stronę Ryśka, bo Rysiek jest taki podejrzany, on tam w piwnicy co nieco może mieć ten Rysiek, ale dobra. Ja tam nie będę na nikogo kablować. Przejdźmy do rzeczy. O czym myślałem? Myślałem nad tym, żeby zakupić może jakiś trzeci ciągnik pomocniczy do gospodarstwa z turem, albo założyć tur do Maseja Fergusona, ale jako już areał nam się trochę zwiększa, wziąłem teraz trochę pól dzierżawy, naprawdę, teraz już się zwiększa, będę musiał zainwestować trochę w maszyny. No, po prostu mi się to zwróci, dlatego takie mam plany. Znaczy mam nadzieję, znaczy wiadomo, że coś się nie zwróci, ale będę mieć z tego zysk dosyć taki, że będę mógł sobie pozwolić. No i co? I właśnie tak myślę, no bo z turem coś musi mi się... muszę coś mieć z turem, no bo tak nie coś może być. Pełno masz. Pełno? To czekaj, to ja odjadę i może... I jak to, podczepię twoją tu, podjadę to przyczepu, czy jak to zrobimy? No, tak, dobra. Ta. To czekajcie, to ja tutaj odjadę tą moją. Tu nam Rysiek elegancko załadował. Bieg do tyłu. Ach. Dobra. Żebyś tam uszczelki pod głowicą nie wypluł. Nie, nic tu nie wypluję. Dobra, tutaj podjadę. Tu odepnę zaraz, tu około tych belek, patrzcie, kilka belek tu mam, także starczy na ten sezon. Następny sezon planuję trochę więcej krów mieć, może jakaś przebudowa obory, się zrobi jakąś przebudowa obory. Dobra, ja tu tylko ciachnę. Wszystko, dobra. No, przepiona można. Można jechać, podjadę tą przyczepą. Ryśkową przyczepą. Co to ten Rysiek ma za przyczepę? To jest D47, tylko trochę taka wyższa, nie? Tu się więcej zmieści na nią. Dobra. Teraz zapytam się zaraz Ryśka, może da mi kawałek załadować, to tam pokażę wam jak to działa. Rysiek, weź pomóż! Czekaj! Byś tu zaczepił, czekaj, ja mu podjadę lepiej. Dobra. Jeszcze. Stój! Dobra, dobra, dzięki. Czekaj, to ja tu... Weź tak, o tak, stań. Nie, ja tu zawrócę, czekaj na tym polu. Dziachnę, tu zawrócę, elegancko, można przyjść, to żaden problem, podjechać, zawrócić. Dobra, tutaj gdzieś, tak jak stałem, co? No. Tyle może być? Mów ile jeszcze. Dobra, stój. Dobra, to gasimy, wychodzimy, dobra. Co Rysiek, dasz się karnąć? A no dam się. No to daj się karnąć. Zobaczymy jak chodzi ten sprzęt ruski, co? Ruskie to gniocja, nie łamiocja, czy jak to wygląda? Patrzcie, jak on nam sprzęgłem operuje, patrz, pa, jak tu nogo, hamulec, elegancko. Kurde, widzę w prawe ma. Dobra, wejdź do środka i od tura tam masz od kierownicy po prawej stronie takie trzy wajchy, nie? To używaj tej pierwszej i drugiej, trzeciej nie musisz używać, bo to od krokodyla, nie? Do tej trzeciej. No dobra, sekcji. Tak jest do dołu. To te pośrodku jest do tego, do łyżki, o. Tak. A te ostatnie to jest. Dobra, do to jak podobnie jak 60. Bo kiedyś 60 jeździłem z turem, to podobnie coś jest, tylko no. Że. Dobra, no to tak. Kurde, ty dobry sprzęt, może bym sobie takiego MTZ-a zakupił tu do siebie.
Patrzcie, patrzcie, ja już tu w prawie mam to. Ja jeździłem takimi sprzętami, na wojnie się jeździło kiedyś. To myślicie, że ja nie mam w prawie? Patrzcie, tylko cykam. I... Nie masz. Mam, mam, patrzcie, jeszcze lepiej Krysiek. Tylko cykam, o, do tyłu. Do przodu, widzicie? Co wy myśleliście, że ja z pierwszej łapanki jestem? Absolutnie, absolutnie. Tak. Patrzcie. Myk, bieg. Kurczę, ja tu troszeczkę, no, się rozumiem, no co wam powiem, no to wam powiem, ale kiedyś takimi Belarusami, bo to jest MTZ Belarus, tak? Dobrze mówię? To jest po prostu Belarus. Po prostu Belarus? To już jest Belarus. No, ale to, tak. A, no dobra. No to... Te wcześniejsze wersje to były MTZ Belarus. A, to jest zwykły Belarus. Belarus. No dobra, no to tymi Belarusami to jeździłem. MTZ-ami też się kiedyś jeździło, to wszystko to same, no ruskie. Ruskie, ale co wam powiem, to wam powiem, no niektórzy na te sprzęty narzekają, tam mam kilku znajomych, co na gospodarstwach mają właśnie te sprzęty, no to niektórzy, wiecie, narzekają, że się psuje, a niektórzy wręcz przeciwnie, mówią, że właśnie fajnie, że służy. Zobaczymy, jak Krysiek będzie mówić po jakimś tam czasie, bo jak na razie to dopiero go kupił, zobaczymy, czy będzie. Ale ty w sumie miałeś jakieś styczność z tym, co? Nie miałeś kiedyś? No, o Jezu. Miałeś, no, miałem, no miałem. Tak mi właśnie się zdawało, że miałeś, tylko że sprzedałeś. Tylko że z MTZ-em 82, no, no, no. Wiesz. Ale to jest praktycznie. No ale sprzęcik, sprzęcik, powiem ci, że no niczemu sobie, tak? Fajny, fajny, naprawdę. To wiesz, to mimo wszystko to jest tylko 105 koni. Wydaje się, że tu. Ty, ja ci pognę zaraz burtę. Dobra, ty, tam ty. Trochę przyhaczyłem, to co? No, nastaw tu łeb, nastaw łeb. No, no, to no, walne. No. Jeszcze w moim ciągniku się rządzisz, tak? Tak? Rysiek, nie podłaź, bo tu zaraz biedy narobisz. Tu. Ja ci zaraz wiadra rąbne, to zobaczysz. O, wiadro. Wiadro większe jakiego. Rysiek, ty się uspokój. Spokój się. Jak to wiadro leci? Nie pamiętasz ostatniej sytuacji z łysym i grubym? Co miło było? No, Rysiek już nic nie mówi, za nie mówił. Co ty robisz? Nie, bo tu. O, czekajcie. Dobra. Czy będziesz rzut wiadrem? Będziesz rzut wiadrem. Co ten Rysiek robi? Ja nie wiem. Uspokój się, uspokój się. Weź te wiadro, bo... Czekaj, drobny na niego, bo... Weź wiadro, Rysiek, bo trzeba zaraz na pole jechać. Ogólnie to wziąłem nowe pole w dzierżawę, słuchajcie. Mam nowe pole w dzierżawę, to jest kawałek od domu, tam będziemy sobie dzisiaj wywozić. Bo... No tam sobie wywieziemy, tam jest nawet walny taki kawałek. I co? No i co wam powiem? To wam powiem, już któryś raz tak mówię, ale... To pole naprawdę jest porządne, tam klasa, nie pamiętam która. Klasa chyba czwarta, z tego co wiem, czwarta, trzecia, ale porządne trzecia, pole. Trzecia, czwarta, coś takiego, trzecia, czwarta, nie dokładnie nie pamiętam, bym musiał w papiery zajrzeć. Ale porządne pole, co? Sąsiad. Bo co, ty myślisz, że czwarta klasa to taka zła? Tutaj w moim, tu w moim regionie nie ma pierwszej klasy, to nie, tutaj nie ma, tu nie ma tych czarnoziemów. Czy czarnoziemów, no. Dlatego tutaj no takich nie ma, dlatego tak czwarta, trzecia, czwarta to jest tak dobrze, powiem wam. Dobra. Wyżej kurna, a nie będziesz... Wyżej to ja tego nie podniosę, chłopie. Ile tam, coś jeszcze wsypać czy nie? O kur... No jeszcze troszeczkę możesz tam dosypać. Dobra, to trochę dosypię jeszcze tam. Tylko nie przesadź z tym. No nie, żeby tam zaraz się nie doczepili, nie? Patrz, ja tu już chwilę pojeździłem i w prawe mam jak mało kto. Mało kto taką wprawę ma, to sobie ze świeca szukać. Ty, słuchaj, Rysiek, chodź tu na chwilę. Bo... O! No, gdzie mi przy... Dobra, jeszcze kawałeczek. Starczy? No, starczy. Dobra. Czekaj, jeszcze trochę doklepię. Trochę się doklepię tam, żeby... Dobra, nie będę tam. Dobra, wystarczy. Dobra. Co, tutaj to niech leży, to co, to nic nie zaszkodzi. I tak, odczep może już przyczepę, tam to ja podjadę od razu tym, tylko sypię może to jeszcze. Dobra. Daj mnie mój ciągnik, kurwa. Czekaj, no tu już podjadę, no tu już nie będę podchodził. Odjedź Ursusem. Odjedź Ursusem. Czekaj, jak to się odpala? Tu chyba. O, dobrze. Dawaj, Rysiek, ty Ursusem jedziesz nie pierwszy raz. A przyczepa? To no to ja ci tego, chodź, to mi tego pomożesz, co jak kurwa. A ja pierdzielę, to trzeba mu pomagać, słuchajcie, jemu to trzeba. Nie no. No chodź no tu. No idę, czekaj. Dobra. No właśnie widzę jak idziesz. Dobra.
Masz tu tego. Dobra. O, dobra. To od razu podczep do tego. Nie, nie wchodź, kur... Co? Byś pod tamtą. A, dobra, no to chodź. Tu patrz, nie można podchodzić, a Rysiek się kręcił. Chodź, chodź, chodź. Dawaj, 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 dawaj. Podczepimy od razu. No, 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 no. O! Dobra. Dobra, no to już dobra. Chodź, to ci od razu też do tego podczepię. Dobra. Tylko tak, trochę za daleko odjechałeś, bo tam nie będziemy wyjeżdżać tamtędy, tylko za stodola sobie wyje... Ale nie, w sumie tu wykręcisz? Też złamie się. Ale... Tak, cofnę sobie. Wykręcisz się... Tak, no dobra. Spokojnie. To za stodolo lepiej by było. Ale to właśnie, cofniesz, nie? Dobra. Dawaj, dawaj. Dobra. No i chodź. Zobaczymy jak to. No i jedziemy, jedziemy tam na pole. Tam wystarczy z tyle. Dobra. Czekaj, ile tu już zostało? To się jeszcze gdzieś tam wywiedzie, może tam to jeszcze trochę, dobra. To dawaj za mną, słuchaj. Albo... No za mną, bo ty nie wiesz gdzie to jest. Dobra, światełka zapalamy. I co? I ogniujemy. Można koguta też załączyć. Tak? Czekaj. Załączył się kogut, Rysiek? No, o teraz. Dobra, działa. To git. Kieruneczek. Ja tu widzicie, oczywiście elegancko. Muszę powoli jechać, bo tu jest nasypane dosyć sporo. Dobra, no i teraz. I ogień. Kurde, ten dźwięk. Ale widzicie, trochę już ma... Znaczy, no, trochę ma ciężko, to nie jest dużo nasypane. Jakbym miał jeszcze te nadstawki, to wtedy bym trochę więcej nasypał, ale wiecie. I tak jest dobrze. Ile ty masz koni, Rysiek, w tym swoim? 105. No, 105? 105, tak, no to już 105 to nawet walnie. Dobra, no i teraz tu przez wioskę to but gaz. Znowu się będą skarżyć, że wali po na wiosce, ale to co, to już tam nie moja sprawa. Przygazować trochę, też nie będę, wiecie, pajacować przez tę wioskę, bo tu patrzcie, ludzie chodzą, ktoś wybiegnie, a z tego przyczepą to mocno nie zahamuje, bo te hamulce trochę takie słabe w tej przyczepie. Będę musiał gdzieś tam poszperać trochę, posiedzieć po prostu przy niej trochę. Ale i tak jest luks, jestem zadowolony z przyczepki, także jest bardzo w porządeczku. No i tutaj jedziemy sobie pod górkę, pod górkę to czekajcie, muszę trochę przygazować. Żeby on wszedł, nie? Żeby on wszedł. Rysiek, patrzcie, co nami Rysiek zasuwa. Rysiek, jak tam robota na warsztacie? Dużo roboty teraz? O, sąsiad. No. Co, ty mnie tu będziesz mijać? No. No tu prosto, chcę... prosto. Dobra. Papa, szybcy i wściekli. Patrz. Gaz. Dawaj, Ursus, dawaj. A, nie damy rady, no gdzie no? Z MTZ-em. Czy to ruska moc? Czekaj. Dobra, wyprzedzaj. Jedź. Dobra, tu bieg zarzucę i będę zasuwał. Tu zaraz skręcamy, czekaj, bo tu... Za szybcy, za wściekli. Dobra. Tutaj skręcamy, Rysiu. I tutaj, słuchajcie. Tu jest moje nowe pole. Ja sobie tak będę sypał koło tego. Tutaj mi się wydaje, gdzieś tak na rogu sobie sypnę. Czekajcie, tu gdzieś. Gdzieś tak na rogu, no mniej więcej tu. Dobra. I teraz tak, ja muszę sobie tylko szybciutko sprawdzić. To jest na... Dobra. I tak. Czekajcie, burty tylko odepnę. Tu. Myk. Tutaj trzeba myknąć. Pyk. I luks. I możemy kiprować. Dobra, kiprujemy. Elegancko. Kipruje się. Dobra. Odjedziemy, żeby Rysiek mógł. Rysiek też to samo miejsce, nie? Kurde, kierunek mi tu sieci. Dobra, gdzieś tak sobie tu ustanę, to może jakieś fotkę się zrobi. On dojedzie, czy dojedzie? No, spokojnie. Jakąś fotkę się walnie. Dawaj. Czekaj, to mamy na dobrą stronę? Chyba na dobrą. Chyba na dobrą. Dobra. Luks. Dobra, elegancko. No, oj, coś tu... O nie, dobra, myślałem, że przyhaczyłeś. Dobra, no to co, no to lecimy na chatę. W sumie to czekaj, tutaj tyle wystarczy, może jeszcze z jedną przyczepę bym... Nie wiem, tak myślę. Tu by się przydało jeszcze przywieźć ze dwie, co? Nie, no z dwie by się przydało. Dwie by się przydało, dobra. To my lecimy na chatę, słuchajcie, tu już tego może wam nie będziemy nagrywać, bo i tak już 20 minut odcinka, to nie będziemy was zanudzać za mocno. No co, w kolejnym odcinku właśnie, Rysiek, mam jeszcze do ciebie pytanie, słuchaj.
No. Bo ja niedługo z siewami ruszam, nie? Całkiem możliwe, że tam będę sobie kupować jakiś możliwe, że nowy siewnik może na jeszcze agregat jakiś uprawowo-siewny, coś takiego, bo tam czytałem, że to nawet spoko sprawa, tam to ziemię trochę zruszyć. No. I nie wiem, masz jakiś siewnik czy coś, żeby mi przyjechać pomóc? Coś się znajdzie. Coś się znajdzie? Ty tam zresztą tego sprzętu to tam masz, bo to co chwilę przyjeżdżają do ciebie, ty korzystasz. Co? No dlatego mówię, że coś się znajdzie. Coś się znajdzie, no to luks, Rysiek. Dzisiaj kurczę rani, tutaj Rysiek widzę trochę taki niemrawy, bo wiadomo, kawkę wypiłeś, to zaraz wypiłem w sumie. Nie piłeś może jeszcze, co? Nie, jeszcze. Dobra, nie no to zajedziemy, to pójdziemy, coś tam przekąsimy i się wypije. W sumie ja tu mam, czekaj, a ja tu mam coś dla ciebie. Jeszcze to co ty? Tym, ale to już... Co ty dla mnie masz? Spokojnie, zobacz. Dobra. Na pewno nie pożałujesz. No ja wiem, Rysiek tu bimber swój przywiózł, ja to... Co mi się... Nie. Myśli, że ja nie wiem. Ten to jest kurna dobry. Dobra, tu ja nie będę próbować, chociaż czekaj. Spróbuję, zobaczcie. Ja tu wjadę z to przyczepo. A, czekajcie trochę. Nie wiedzę. Wjadę, czekaj. Wjadę z tobie przyczepo tu? Zobaczymy. Wjadę. Tak patrz, a kurde, i to jeszcze ile zapasu? Wjechałem, luks. Dobra, to ja sobie tu gdzieś na poboczu. Też tędy? Wjeżdżasz? No. No dobra, już światło wyłączam. Dobra, tutaj sobie gdzieś na bok zjadę, żeby nie... Dobra, ustań tu gdzieś, pójdziemy sobie na ten. Dobra, no i gasimy. I elegancko, fajnie, że już tam wywieźliśmy sobie. No, opatrzcie, tutaj sobie te drewno, drzewo tutaj sobie z tej dwukółki wyładowałem od tutaj w tym miejscu, żeby sobie, ale będzie trzeba do lasu i tak na zimę pojechać. Dobra, no to co, Rysiu, idziemy tam, kawkę, herbatkę, no, coś takiego. Chłopie, akumulatora ci nie szkoda. A co, światło wyłączone? No to widzisz. Kogut. A, kogut, faktycznie. Dobra, to my lecimy. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję na moim kanale. Wpadnijcie też na kanał Ryszka. Macie link w opisie. No i zostawcie jakiś komentarz. I my się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i siemaneczko. Luba.